Dobry lot. I dzisiaj mamy Święto Trzech Króli, 6 stycznia. I tak jak obiecaliśmy, robimy losowanie dla hodowców, którzy zakupili jakieś środki z Paloma Blue. Tutaj są spisani wszyscy hodowcy właśnie, czy którzy odbierali sobie bezpośrednio, czy do których wysyłaliśmy te środki. Także tutaj będziemy losować dwa gołębie i myślę, że na poczytajmy to są dwa gołębie do rozlosowania o wartości około 5000 sztuka, także coś można powiedzieć takiego no, na wysokim poziomie, zresztą tak jak u nas są to dwa samce, jeden jest to bezpośredni oryginał od mistrza świata Karola Heinza Langa o numerze 1281, także nie lada gratka, i drugi gołąb jest to imbret z gołębi Leo Hermansa z Olympic Martina, także również gołąb kapitalnego pochodzenia. Ale teraz, żeby też nie było niedomówień, kto jakiego gołębia chce, czy coś takiego, dlatego robimy dwa losowania i pierwszy losujemy, tak jak właśnie akurat powiedziałem, gołębia Karola Heinza Langa, on numer 1281, jest to niebieski samczyk. Także teraz w poniedziałek też obydwa te gołębie będą wysłane, czyli tego 9 stycznia. Także życzymy powodzenia i tutaj zrobimy właśnie losowanie w programie. Tutaj żona wszystkie nazwiska wpisała tutaj i ona będzie naciskała start i stop. Ja w pewnym momencie powiem stop, no i po prostu kto będzie miał szczęście, to zostanie wylosowany. A chcieliśmy to zrobić publicznie, żeby później nie było niedomówień, że być może tam komuś pomogliśmy, czy wiadomo jak to jest nieraz jakieś podejrzenia, czy coś. Dlatego lepiej, żeby to wszystko poszło, można powiedzieć tak w cudzysłowie, na żywo. Także tutaj będziemy zaczynać losowanie, także życzymy powodzenia. I start. I tutaj sobie program losuje. Nie wiem, no tak w sensie nie wiem, chodzi mi o to, że nie wiem, czy to widać tak dobrze na kamerze, ale tam jest tutaj zrobione wszystko na żywo, także za chwilę powiem to magiczne słowo i ktoś na pewno będzie zadowolony. Stop. O, i hodowca, który wygrał gołębia, jest to pan Marek Kapielski. Także gratulujemy. Lang 1281 wędruje do pana Marka Kapielskiego. Także ogromne gratulacje. I teraz to jest właśnie pierwszy gołąb. I teraz będziemy losować gołębia z Leo Hermansa. A więc czas start. I tutaj znowu, żeby przeszły te wszystkie nazwiska po kilka razy, żeby też właśnie nie było, że od razu coś tam mówimy i tak dalej, także niech sobie to przejdzie to jakieś jeszcze z 5 sekund. Tutaj to nadmieniają są to obydwa gołębie samczyki, oryginały, także nie nasze gołębie na polskich obrożach, tylko oryginały właśnie, ten pierwszy od Karola Heinza Langa, mistrza świata, także niesamowita gratka, i drugi gołąb z gołębi Leo Hermansa z hodowli Schliffsteins. I tutaj za chwilkę będziemy stopować. Stop. I kolejny hodowca, który wygrał właśnie gołębia, jest to Wojciech Roczniak. Także gratulacje dla pana Marka Kapielskiego i dla pana Wojciecha Roczniaka. Serdecznie gratulujemy. W tym roku oni są szczęśliwcami. Także co im można więcej powiedzieć. W poniedziałek te gołębie do nich będziemy wysyłać. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie produktami Paloma i na pewno w przyszłości również będziemy robić jakieś kolejne konkursy. Ten myślę, że na pewno o takiej dużej wartości, ponieważ jakby nie było dwa gołębie o wartości 10 tysięcy złotych razem, także dosyć fajny taki konkurs. Myślę, że wiadomo, kto został wylosowany, na pewno się cieszy, kto nie został wylosowany, no miał troszkę pecha, no ale tak już tutaj bywa, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, tak, trzeba mieć też troszkę szczęścia do tego losowania. Także w poniedziałek wysyłamy gołębie do pana Marka Kapielskiego, do Wojciecha Roczniaka, serdecznie gratulujemy, a innym życzymy powodzenia w kolejnych naszych konkursach, które będziemy organizować. Dobry lot.